Witam serdecznie i zapraszam do omówienia kolejnego filmu, tym razem ze statystyki matematycznej. Chciałam poruszyć temat rozkładu wykładniczego. Rozkład wykładniczy jest takim rozkładem, szczerze, dość rzadziej stosowanym, wiadomo, niż rozkład normalny, czy jakiś kwadrat, czy test studenta, ale też nieraz trafiają się zadania z tego tematu, więc sądzę, że warto z tym filmikiem się również zapoznać. Jeżeli mamy treść następującej, czy zadanie o następującej treści, ja je omówię, ale dodatkowo dołożę również jako omówienie samego rozkładu wykładniczego temat średniej odchylenia standardowego, a wcześniej samej wariancji. Jeżeli mamy zadanie o następującej treści, średni czas strzyżenia panów w zakładzie fryzjerskim ma rozkład wykładniczy ze średnią 12 minut, pytanie, jakie są szanse, że klient będzie strzyżony krócej niż 10 minut, krócej niż 8 minut, dłużej niż 15, krócej niż 14, a dłużej niż 12. To chyba widzę, że jest... A nie, jest dobrze. Wszystko się zgadza. Dobra, przystępujemy do zadanka. Jeżeli chodzi o rozkład wykładniczy, możemy powiedzieć, że to jest taki rozkład, którym posiada określoną funkcję gęstości prawdopodobieństwa. Mówiąc prościej, po prostu przyjmuje on wartości tylko dla dodatnich wartości jakiejś cechy, i posiada pewien parametr lambda, który też przyjmuje tylko wartości dodatnie, różne, ale tylko dodatnie, nawet nie równe 0. A jeżeli, mówiąc prosto, chcę obliczyć prawdopodobieństwo w danym rozkładzie punktowe, to w tym momencie za x-a podstawiam tą konkretną wartość i mam szansę na policzenie prawdopodobieństwa, że nasza zmienna losowa, którą tutaj jest czas strzyżenia panów, osiągnie konkretny wynik liczbowy, żeby się na przykład będzie równał 10 minut. Wtedy lambda, czyli wartość, która jest ustalona, mnożę razy liczba Eulera 2,7182 i podnoszę ten wynik 2,7182 do potęgi, którą stanowi iloczyn minus lambda, która była tutaj ta sama wartość, razy x, czyli ta wartość, dla której liczę prawdopodobieństwo. To jest prawdopodobieństwo punktowe, jednak w tym zadanku będziemy musieli obliczyć prawdopodobieństwo tak zwane przedziałowe, że będzie mniej niż 10 albo że będzie więcej, na przykład niż 12. W tym momencie większe zastosowanie w przypadku rozkładu wykładniczego ma tak zwana dystrybuanta rozkładu. Dystrybuanta rozkładu to jest skumulowane prawdopodobieństwo, że na przykład klient będzie strzyżony krócej niż 10 minut, czyli że ten czas będzie wynosił 0, 1, 2, 3, aż do 10 minut, oczywiście biorąc pod uwagę, że ten czas strzyżenia może być również częścią ułamkową. A więc tak zwana dystrybuanta jako skumulowane prawdopodobieństwo, że nie przekroczymy na przykład 10 minut, liczymy jako 1 minus e do potęgi, gdzie mamy minus lambda razy x. Wiadomo, dla x-ów dodatnich i oczywiście dla parametru samego lambda też dodatniego. A więc, jeżeli my przyjmiemy, że u nas zmienna losowa to czas strzyżenia panów w zakładzie fryzjerskim w minutach, to wiemy z treści zadania, że posiada ta cecha średnią równą 12 minut. Co to nam daje? Jeżeli wartość oczekiwana w rozkładzie, czyli prosto mówiąc średnia, w rozkładzie wykładniczym to jest 1 minus lambda, i wiemy, że wynosi to 12, to oznacza, że sama lambda to jest 1 12, bo zamieniając miejscami, czyli po prostu mnożąc obustronnie przez lambdę, otrzymuje 1 równa się 12 razy lambda, a więc sama lambda musi się równać 1 przez 12, czyli co było ważne w treści zadania, wyciągnęliśmy, wiemy ile wynosi lambda. Samą tutaj powiedzmy parametr lambda musieliśmy wyciągnąć. To co ja teraz za chwilę omówię, są to elementy dodatkowe, niezwiązane z treścią zadania bezpośrednio, ale żebyśmy to mieli również omówione.
Jeżeli wiem, że średni czas strzyżenia w tym zakładzie ma rozkład wykładniczy za średnio 12 minut, to możemy napisać zawsze interpretację, że średni czas strzyżenia panów w zakładzie fryzjerskim wynosi przeciętnie 12 minut. To jest pierwszy parametr rozkładu, najbardziej podstawowy. Drugi, jaki może być jak w każdym rozkładzie omawiany, to wariancja. Wariancja w rozkładzie wykładniczym liczona ze wzorów na rozkład wykładniczy to nie jest nic innego jak 1 przez lambda do kwadratu. A więc jeżeli wiem, że lambda wynosi 1 przez 12, to podstawiam do wzoru, liczę wariancję i jak wiemy, ona nie posiada interpretacji. A my możemy potem zinterpretować wynik, ale dopiero pierwiastka z takiej wariancji. Będzie to tak zwane odchylenie standardowe. I wtedy byśmy powiedzieli, jak czas strzyżenia panów w zakładzie fryzjerskim, akurat taka cecha, różni się od średniej czasu tego strzyżenia przeciętnie o minut. I taka by była około interpretacja. Ja tutaj w tym zadaniu tego nie robię, ale pamiętajcie o tych wzorach, bo one są czasem potrzebne na przykład w teście na zbadanie zgodności z rozkładem wykładniczym. W innym filmiku pewnie to omówię. Jeżeli teraz wiem, że parametr rozkładu to lambda jako 1/12, to mogę w tym momencie zapisać, jak wygląda dystrybuanta, czyli skumulowane prawdopodobieństwo, czyli te szanse na to, że czas na przykład będzie krótszy niż 10, 8 albo czy nawet dłuższy niż 12, 15 minut. Będzie to nam potrzebne. Po prostu do wzoru podstawiłam lambdę równą 1/12. Jeżeli mamy pytanie, jakie są szanse na to, że klient będzie strzyżony krócej niż 12 minut, to my musimy to zapisać matematycznie jako prawdopodobieństwo zdarzenia, że x będzie mniejszy niż 10. Jeżeli mam znak, że prawdopodobieństwo ma być mniejsze niż 10, mogę przejść na zapis od razu dystrybuanty, zgodnie z definicją dystrybuanty, że jest to prawdopodobieństwo tego, że x nie przekroczy 10. Czy nie przekroczy 10 albo po prostu będzie niższe od 10, my jest przyjęte ogólnie, że od razu możemy zamienić na znak dystrybuanty. Podstawiamy wówczas do tego wzoru w miejsce x wstawiając 10, a więc uzyskujemy 1 minus e do potęgi minus 10/12. Gdy to podstawimy odpowiednio po kolei, licząc najpierw 2,7182 do tej potęgi, 1 minus ten wynik, otrzymamy liczbę. Ta liczba będzie już tylko podlegała naszej interpretacji. Wtedy będziemy mogli powiedzieć, że szanse, inaczej mówiąc prawdopodobieństwo, że klient będzie strzyżony krócej niż 10 minut, wynosi 56,526%. Jeżeli mamy analogiczne pytanie, jakie są szanse, że klient będzie strzyżony krócej niż 8 minut, robimy to bardzo podobnie. A więc przyjmujemy zapis, że szukamy prawdopodobieństwa, że pewna cecha przyjmie wartość mniejszą niż 8. Co wtedy robimy? Podstawiamy też do wzoru na dystrybuantę, bo mamy ten znak, że jest mniejsze. Czyli od razu przechodzimy na zapis, że f od x równego 8 nas interesuje, czyli w tym ogólnym wzorze na dystrybuantę w miejsce x podstawiam 8. To, co mi wychodzi, to jest już policzone prawdopodobieństwo, że klient będzie strzyżony krócej niż 8 minut. Ten czas, jak widzimy, niby tylko 2 minuty, a tylko o 8% będzie krótszy. W przypadku rozkładu wykładniczego jest to jak najbardziej normalne. Teraz zajmiemy się przypadkiem takim, że klient ma być strzyżony dłużej niż 15 minut. W tym momencie musimy pamiętać o tym, że matematycznie zapisujemy to jako prawdopodobieństwo, że x będzie wyższe niż 15. W tym momencie, jeżeli mam zapis, że ma być większe niż 15, a chcę skorzystać ze wzoru na dystrybuantę w tym rozkładzie wykładniczym, ten znak
muszę zamienić na odwrotny, czyli że jeżeli coś jest większe, to muszę zamienić, że jest mniejsze, ewentualnie równe. Pamiętając oczywiście o zasadzie, że prawdopodobieństwo, że jest coś większe, równa się temu, że 1 minus, że będzie mniejsze lub równe. To są podstawy klasycznego prawdopodobieństwa i z tym musimy się liczyć. Wówczas jedynkę przypisujemy, a to prawdopodobieństwo, że x przyjmie wartość mniejszą niż 15, liczymy ze wzoru na dystrybuantę i 1 minus tutaj dystrybuanta liczymy, że to jest 1 minus, zobaczcie, 1, bo tak jest we wzorze, minus e do potęgi, gdzie w miejsce x było wpisane 15. Widzę, że tutaj ta jedyneczka była za szybko wpisana, więc powiedzmy, uznajmy to jako mój błąd. Tutaj to nie powinno się pojawić, ale tutaj dalsze obliczenie jest poprawne. Wynik, który mamy, jest już naszym poszukiwanym prawdopodobieństwem, że klient będzie strzeżony dłużej niż 15 minut. Po zapisaniu interpretacji, że szanse, że klient będzie strzeżony dłużej niż 15 minut, możemy przystąpić do liczenia tak zwanego prawdopodobieństwa już typowo przedziałowego. Nie tylko, że będzie mniej, że będzie więcej, ale że będzie znajdować się konkretnie w przedziale. A więc w tym momencie interesuje nas czas, że czas strzyżenia będzie między 12 a 14 minut. Wtedy liczymy to z prawdopodobieństwem, rozbijamy to na dwa prawdopodobieństwa. Od prawdopodobieństwa, że x przekroczy 14, odejmuje prawdopodobieństwo, że x będzie mniejszy niż, czy tutaj od prawdopodobieństwa, że nie przekroczy 14, odejmuje prawdopodobieństwo, że x będzie mniejszy od 12. Korzystam w obu przypadkach, bo mamy te znaki mniejszości, z dystrybuanty. Czyli od dystrybuanty, że x przyjmie 14, odejmuje wartość dystrybuanty, że x przyjmie wartość 12. Gdy w obu przypadkach podstawię do wzoru na dystrybuantę w moim rozkładzie, obliczamy wyniki i wychodzi nam 67,93%. I pisząc interpretację, kończymy to zadanie. Szanse, że klient będzie strzeżony krócej niż 14 minut, a dłużej niż 12, wynoszą te szanse 67,93%. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie.
Wówczas wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.